próbuję włączyć światła, ale coś mi nie wychodzi, coś nie działa. A jak wiadomo, samochody cały czas mają zielone, także wszystko jest w porządku i czekamy. Myślę, że po prostu jak światło nie da się włączyć, to liczę na to, że jest to po prostu światło na jakieś synchro, że co jakiś czas będzie po prostu zielone dla pieszych, ale no, tutaj spokojnie czekamy. Na początku myślałem, że wideo będzie krótsze, na jakieś tutaj... Tutaj obróciłem kamerę, żeby poczekać. Pokazuje, że mnie świeci się czerwony napis czekaj też. Jak to czasami się dzieje. Też nie mam rękawiczek, więc no tutaj nie powinno też być z tym problemu. Tak w międzyczasie, jak wydostaliśmy, to jedna pani tam sprawdzała też, czy światła są włączone, próbowała dotknąć, ale też nie działało. I tutaj odjeżdża autobus. Z tego autobusu wysiedli ludzie, którzy byli po drugiej stronie. Z tego autobusu dopiero jedna osoba gdzieś tam z drugiej strony naciśnie po prostu przycisk świateł. W ogóle co myśleliście, że co w Poznaniu możecie sobie włączyć światła z dwóch stron? Nie, to tak prosto to nie jest, tak? O, teraz osoba włączyła światło, z drugiej strony można przejść.